Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco na naszym wtorkowym live'ie i temacie, z którym do Was przychodzę, który, tak jak napisałam w ogłoszeniu, wywołał bardzo wiele kontrowersji i dyskusji, które odbywały się także poza Facebookiem. Tematem dotyczącym przyjaźni damsko-męskich i tego, czy te przyjaźnie są realne. I właśnie sobie zdałam sprawę. Zdałam sobie sprawę, że ja chyba tego live'a umówiłam na 15 po, a jestem wcześniej. Wow. No dobra. Może to z jakiegoś powodu ma być 14, a nie 15 po, więc dam chwilę. Dam chwilę dla wszystkich tych, którzy myślą, że będę 15 po, a jestem 15 minut wcześniej. Więc dam Wam chwilę, żebyście się tutaj pojawili i ja w międzyczasie sobie wszystko przygotuję. Ale miałam szybkie zorientowanie się, że jestem o 15 minut wcześniej, co mi się prawie nigdy nie zdarza. Okej. Cieszę się, że już się zbieracie. Cześć Arku, cześć Dorota, cześć Marcel. Gorący, mega gorący temat, bardzo ważny, który gdzieś cały czas przejawia się. I powiem Wam tak, że on się, nie nazwę to, że skrystalizował, ale on się pojawił w mojej przestrzeni jakiś czas temu, natomiast mniej więcej 3 tygodnie temu przyszły pewne wskazówki i pewien przekaz w medytacji. Potrzebowałam 3 tygodni, żeby to zebrać do kupy i nagrać dla Was live'a, bo nie byłam pewna, czy chcę zmącić wodę publicznie, czy chcę zmącić tą wodę, robiąc tego live'a i mówiąc to, co przyszło jako przekaz. Natomiast zanim przejdziemy do tego, co dla Was przygotowałam, myślę, że ten dzisiejszy live w ogóle zrobimy sobie go w takiej formie trochę treningowej, dlatego że wyciągniemy na wierzch to, co Wy macie w sobie, przekonania, które Wy macie wokół siebie, jeżeli chodzi o przyjaźń. Ale tak jak powiedziałam, zanim ruszymy do tematu, zrobimy sobie krótki przedwstęp, więc może ten przedwstęp zajmie jeszcze kilka minut i dołączą do nas wszyscy ci, którzy ustawili alarm na 14.15 i czekają na 14.15 na spotkanie ze mną live. I żeby dać im również szansę uczestniczenia w tym treningu tak od samego początku, to zrobimy sobie taki krótki wstęp. Więc przede wszystkim tak, jeżeli jesteś tutaj nowy na tej grupie, to zachęcam Cię do tego, żebyś się powiedział, co Cię tutaj sprowadza, czego oczekujesz od grupy, ode mnie, czego potrzebujesz i z czym przychodzisz tak naprawdę. I to jest pierwsza rzecz. Wszelkiego rodzaju ważne treningi, live'y, materiały, wszystko to znajdziesz w 2 miejscach. Pierwsze miejsce to są ogłoszenia grupy, które znajdziesz na górze strony, bądź też i tam jest wrzucone po prostu hurtowo wszystko tak jak leci, czyli każdy live, każda medytacja, każde ogłoszenie tam się znajduje. Natomiast posegregowane tematycznie w tematach grupy znajdziesz w zależności od tego, czego dany live, albo dany trening, albo dany post dotyczył, tam będziesz mógł odnaleźć już bardziej tak, że tak powiem, tematycznie posegregowane wszystko. I to są 2 miejsca, gdzie możesz szukać. Z ważnych rzeczy, bardzo ważnych, przychodzicie tutaj z jakąś intencją, z jakimś celem i ja razem z Wami tak naprawdę tworzę tą grupę. Natomiast moja prośba jest taka, jeżeli cokolwiek, czymkolwiek chcecie się podzielić, czujcie się w pełni wolni w tym, aby pisać posty, nagrywać live'y. Natomiast jeżeli chcecie coś udostępniać, to proszę, żebyście udostępniali to z taką notką od siebie. Dlaczego uważacie, że to jest wartościowy materiał? Co takiego jest tam fajnego, co Was poruszyło? I wtedy macie gwarancję, że tak naprawdę zostanie to opublikowane na grupie. Jeżeli to będzie same jakieś polinkowanie, udostępnienie jakiegoś linku, jakiegoś wideo czy czegokolwiek bez Waszego komentarza, to takie posty będą usuwane, bo tak naprawdę nie wiadomo wtedy, o co chodzi, ok? To jest taka moja prośba, ponieważ tu na grupie nie ma żadnych zasad, nie ma żadnego regulaminu. Ja wierzę, że my tworzymy tutaj tą przestrzeń, więc tak naprawdę nie potrzebujemy się w żaden sposób
że tak powiem, ograniczać, czy trzymać jakichś takich regułek, które ustalane są w szkole. Natomiast moje patrzenie jest takie: traktuj tą grupę i traktuj innych tak, jak chciałbyś i chciałabyś być traktowana sama przez kogoś innego. I my tworzymy tą atmosferę, tworzymy tutaj tą grupę, więc to, w jaki sposób ją tworzysz, w jaki sposób ją kreujesz, będzie wpływało na to, jaka jest tutaj energia. Jeżeli się pojawia tutaj ktoś tylko po to, żeby tak naprawdę zareklamować jakieś usługi, wrzucić jakieś udostępnienie od tak po prostu ad hoc, nazwijmy to, to taka osoba automatycznie wylatuje z grupy i tutaj nie ma w ogóle ceregieli. Od razu mówię, out, blokada, nie ma wstępu do grupy. Ja nie będę się z nikim tutaj cackać, dlatego że grupa ma konkretne przesłanie. Jesteśmy tutaj po to, żeby zmieniać swoją energetykę, zmieniać swoje wibracje. Jesteśmy istotami energetycznymi w ciele fizycznym i poprzez wiedzę, poprzez doświadczenie, poprzez dzielenie się tym, czego doświadczamy, jesteśmy w stanie zmieniać swoje życie. I taki jest cel tej grupy, abyśmy się właśnie dzielili tym wszystkim, co wydarza się w naszym życiu, co nam pomaga, co nas wspiera, ale też i moment, w którym mamy jakiś dołek, jakieś zawahanie, to ta grupa po to jest. Dlatego, że już nie raz zdarzyło się, że ktoś gdzieś tam miał gorszy dzień, napisał post, że ma gorszy dzień, że ma spadek nastroju i grupa po prostu zebrała się do kupy i ludzie wsparli tą osobę. I to się zadziało na pstryknięcie palcem, bo po to tutaj jesteśmy. Nie jesteśmy natomiast po to, żeby przekazywać sobie jakąś energię i tego typu, praktyki. Nie, żadnego przekazywania energii, absolutnie nie. Jestem kompletnie przeciwna temu, żeby ktokolwiek, komukolwiek przekazywał energię, przede wszystkim od siebie, bo to bardzo, bardzo mocno przeczy BHP energetycznemu, którego ja się trzymam, którego ja się nauczyłam i które wierzę, że jest dla nas wszystkich dobre. Jeżeli chcemy cokolwiek komukolwiek przekazać, przekażmy bezwarunkową miłość, ale niech ona płynie od źródła, a nie od nas, niech ona nie płynie w sensie naszej energii, to mam na myśli, ok? Serce jak najbardziej, z przestrzeni serca jak najbardziej, jeżeli czujesz, że masz na tyle siłę, aby kogoś obdarować pod warunkiem, że sam jesteś nasycony i sama jesteś nasycona. Także to było, kochani, tytułem wstępu. Ja już sobie tutaj patrzę, czy to wszystko, co było ważne, czy Wam powiedziałam. Okej, ja nazywam się Sylwia Bubek. Ci z Was, którzy mnie nie znają, to jeszcze się tak przedstawię już w sumie nie początku, ale zajmuję się przede wszystkim wspieraniem innych ludzi w ich własnych procesach, w odzyskiwaniu siebie, w odnajdywaniu siebie, w docieraniu do tego, kim naprawdę są. I z tego poziomu pokazuję, w jaki sposób można kreować swoje życie zgodnie ze ścieżką duszy, zgodnie z wewnętrznym prowadzeniem, ponieważ wtedy nagle okazuje się, że przed nami drzwi wszechświata stoją otworem i możemy osiągnąć absolutnie wszystko. Kiedy jesteśmy dokładnie na tej ścieżce, na tym traku duszy, dla którego jesteśmy tutaj na ziemi, dla którego zostaliśmy tu powołani do życia. Okej, przejdźmy w takim razie do tego tematu. 3 minuty zostały. Dwie. Dobra. 2 minuty. Nie widzę Waszych komentarzy. Znowu coś tutaj jest, że mi się nie wyświetla. Dajcie mi znać. Napiszcie jakiś komentarz, żebym wiedziała, że komentarze działają, bo nie wiem. Cześć Wojtku. I nie wiem, kto jest. Nie widzę. Teraz Wojtek mi się wyświetlił. I Dorota, ale nie wiem, kto jeszcze jest, więc pomachajcie łapkami albo napiszcie jakiś komentarz, przywitajcie się, żebym wiedziała, że to wszystko działa i funkcjonuje. I przejdziemy sobie do tematu. Temat live'a, który dzisiaj chcę dla Was poprowadzić, to czy możliwa jest, czy jest realna przyjaźń między kobietą a mężczyzną bez zabarwienia seksualnego, z wyłączeniem seksualności obu tych płci, czy jest to realne, czy jest to możliwe. I tak jak powiedziałam, ten live będzie troszeczkę też treningiem. Ja będę zadawała Wam pytania. Moja prośba jest do Was taka, żebyście odpowiadali na te pytania w komentarzu, ale też, zanim w ogóle wejdziemy
zanim w ogóle wejdziemy w przestrzeń odpowiedzi i pytań, chciałabym, żebyście dali sobie pozwolenie na otwartość tego, co w tym live się pojawi. Nawet jeśli to będzie bardzo kontrowersyjne dla Was, nawet jeżeli to będzie zaprzeczać w ogóle Waszym wierzeniom, pozwólcie sobie spojrzeć na to jak na, nie wiem, jeżozwierza jakiegoś albo jakieś egzotyczne zwierzę, którego nigdy w życiu nie widzieliście, które wygląda dziwnie, ale jest z jednej strony dziwne, a z drugiej strony trochę fascynujące, może trochę przerażające, ale z dystansu, jak na nie patrzycie, to możecie sobie bezpiecznie popatrzeć. Więc moja prośba jest taka, abyście zanim przystąpimy do treningu, zanim przystąpimy do pytań, które otworzą nam tą przestrzeń i które pokażą też Wasze przekonania i to, jak Wy postrzegacie taką przyjaźń, bo nie chcę tutaj opowiadać o tym, jak ja to widzę, chciałabym, żeby ten live był dla Was ważny, żeby on dla Was przyniósł efekty, których potrzebujecie, żeby dla Was przyniósł wiedzę, doświadczenie, gdzieś może coś zaklika, może coś się otworzy i po to ten live dla Was tak naprawdę przygotowałam, więc on nie jest dla mnie, nie tyle dla mnie, ile dla Was, dlatego Wasza aktywność jest tutaj ważna. I teraz proszę, dajcie mi znać, czy dajecie sobie takie prawo do takiego właśnie otwartości, spojrzenia na ten aspekt, ponieważ każdy z Was, kto tutaj wszedł, już ma jakieś patrzenie. Jestem pewna, że każdy z Was już ma jakieś patrzenie. Jak zadam Wam pytanie, czy jest możliwa przyjaźń między mężczyzną a kobietą, między kobietą a mężczyzną, bez podtekstu seksualnego, to na pewno każdy z Was będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie, prawda? Cześć Jacku, cieszę się, że jesteś. Witaj Magdo. Witaj jeszcze raz Dorota i cześć Waldemarze, okej? Więc dajcie mi znać, czy jesteście gotowi na taką otwartość, naprawdę dużą otwartość co do tematu przyjaźni damsko-męskiej, które tutaj będziemy poruszać, okej? I od razu napiszcie mi również swoje odpowiedzi, czy uważacie, że to jest możliwe, że możliwe jest, aby zaprzyjaźnić się z płcią przeciwną i aby między dwojgiem tych ludzi nie istniał żaden pociąg seksualny, żeby żadne procesy seksualne się nie odpalały, żeby w ogóle ta energia seksualna była absolutnie uśpiona i była tylko czysta, zwykła, absolutnie zwykła przyjaźń. Czy to jest realne według Was, czy to jest możliwe? Od tego zacznijmy i zobaczymy, co nam się tutaj pojawi jako kolejne rzeczy. Będziemy schodzić powoli głębiej, 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 także każde pytanie, które będę Wam zadawała, jego celem jest to, aby odkryć kolejną warstwę. No i zobaczymy, dokąd dojdziemy w tym całym procesie. Tak jak powiedziałam, to ten temat przyszedł około 3 tygodnie temu, i nawet nie temat, to raczej było jakby przekaz na temat przyjaźni damsko-męskiej, ponieważ ja mam również swoje zdanie na ten temat. Miałam swoje zdanie na ten temat, ono było takie, nazwijmy to, troszeczkę ruchome, było obwarowane pewnymi warunkami, które musiały być spełnione, aby ta przyjaźń była realna. Natomiast ten przekaz mocno wbił mnie w ziemię i potrzebowałam trochę czasu, żeby się z nim oswoić i przemyśleć i zastanowić, czy ja chcę publicznie to przekazać, ale z drugiej strony jakiś czas temu podjęłam decyzję, że wszystko, absolutnie wszystko, co do mnie przychodzi jako przekaz, czy to w medytacji, czy w formie tego, co się pojawia jako posty, jest tym, co ma ujrzeć światło dzienne, nawet jeżeli jest kontrowersyjne i było kilka takich przypadków, szczególnie o energii seksualnej, które wywołały ogrom poruszenia, na jednej grupie nawet administratorzy polecieli i zostali wyrzuceni przez właściciela grupy, więc zadziały się naprawdę specyficzne rzeczy, no ale tutaj jestem u siebie, tu jesteśmy u siebie, więc zobaczmy, co się zadzieje. Dobrze, piszecie, że trudne, ale możliwe, możliwe, ale czasami trudne, możliwe, ale czasami trudne, to jest niesamowite, niesamowite Adam określenie. A Jacek pisze, wydaje mi się, że tak, Magda możliwe, Dorota tak.
A Waldemar sądzę, że tak. Okej, dobrze, to teraz chciałabym, żebyście mi powiedzieli, czym jest przyjaźń. Wasza definicja przyjaźni, no bo nie będziemy mogli dalej pójść, jeżeli nie zobaczymy, na ile jesteśmy rozbieżni w patrzeniu, tak? Czym jest przyjaźń? Dla każdego z nas może oznaczać to coś innego. Dla jednych przyjaźnią będzie spotykanie się z kimś, wyjście na kawę, wyjście na piwo, dla kogoś innego przyjaźnią będzie bycie kochankami chociażby, tak? Różne mamy pojęcia przyjaźni, więc sprecyzujmy i wyciągnijmy na wierzch, co dla Was oznacza przyjaźń. Czym jest dla Was przyjaźń? Czym jest to pojęcie w Waszym życiu? Jak Wy to widzicie? Okej, okay, dam Wam chwilę. Zrozumienie, wsparcie. Czym jest przyjaźń? Jak postrzegacie przyjaźń? Powiem Wam, że pierwszy raz od dawna, jak przygotowywałam tutaj sprzęt, żeby rozstawić wszystkie stędy do tego live'a, pierwszy raz od dawna czułam lekki taki stres i poddenerwowanie. Pomyślałam sobie, wow, co tu się w ogóle dzieje, co to za energia się pojawia specyficzna, że ja zaczynałam się stresować przed swoim live'em, już dawno tak nie było. Ale pomyślałam sobie, widocznie ten live naprawdę będzie mocny, że tak się dzieje. Także moje pytanie, jeszcze raz ponawiam, co to, czym jest przyjaźń dla Ciebie? Czym jest przyjaźń? Co to, jaką Ty masz definicję przyjaźni? Żebyśmy mogli ruszyć dalej, żebyśmy mogli kolejne pytanie zadać. Bo dla mnie akurat ten temat jest na tyle mocny i ważny, że opowiadanie mojej własnej definicji, moich własnych doświadczeń ma się nijak, jeżeli nie zobaczymy, jeżeli Wy sami tutaj nie pokażecie też tego, jak Wy na to patrzycie. Okay? Przyjaźń jest zaufaniem do drugiej osoby. Czasami wyżalenie się pomaga nawet, jak usłyszysz. Jak usłyszysz nie, to pomaga. Okay? Przyjaźń, bliska relacja z drugim człowiekiem, możliwość rozmowy o wszystkim, o uczuciach, wsparcie siebie wzajemne, radość w spędzaniu czasu ze sobą bez seksu, oddanie swojego czasu. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, to pociągnijmy głębiej. Na czym ma polegać przyjaźń? A Waldemar pisze, relacja między ludźmi, gdzie te osoby w pełni sobie ufają i zawsze wiedzą, że mogą wzajemnie na sobie polegać. Zaufanie, bliskość, nadawanie na tych samych falach, rozmowa. Super, pomoc w trudnych chwilach. Tak, pytanie drugie, głębsze, sięgamy głębszej warstwy. Na czym ma polegać ta przyjaźń? Czyli definicję przyjaźni mamy, na czym ma polegać przyjaźń i sięgnijmy jeszcze głębiej, od czego się zaczyna przyjaźń, na czym polega i dokąd zmierza. Czyli zobaczmy taki jakby, całą ścieżkę przyjaźni, tak? Czyli punkt początkowy, potem cała ta droga i punkt końcowy, dokąd to prowadzi, dokąd ma prowadzić przyjaźń. Jestem naprawdę ciekawa Waszego zdania i Waszego patrzenia tutaj. Więź oparta na zaufaniu i przyjazności obustronnej byciu. Dlatego, że w Waszych wypowiedziach, w tym, co piszecie, widzę dużo też swojego patrzenia na przyjaźń. Tak, na tym poprzestanę, że swojego patrzenia na przyjaźń widzę wiele tutaj. W wielu tych aspektach ja również tak uważałam. Tylko bycie. Czyli kolejne pytanie jest, od czego zaczyna się przyjaźń, a na czym polega, czyli jaki jest ten proces przyjaźni i dokąd zmierza, czyli dokąd ma nas prowadzić przyjaźń. Piszcie wszystko, co przychodzi Wam do głowy. Nie poprzestawajcie na jednym tylko i wyłącznie punkcie. Ale piszcie wszystko, co przyjdzie. Jeżeli coś tam się Wam jeszcze zacznie pojawiać w głowie, piszcie. Jeżeli przeczytaliście czyjś komentarz i pojawiło się i chcecie coś dopowiedzieć, to piszcie. Hmm.
na radosnym spędzaniu ze sobą czasu, głębokim w zaufaniu do siebie, wsparcia, pisze Jacek. Na wsparciu, pisze Barbara. Zaczyna się w chwili poznania drugiego człowieka, pisze Magda, ok. Od czego się zaczyna przyjaźń? Kiedy rozbierzemy to na cząstki, powiedziałabym na takie kawałeczki, łatwiej będzie nam zobaczyć całość. Dlatego, że kiedy zadaję pytanie, czy możliwa jest przyjaźń między kobietą a mężczyzną bez podtekstu seksualnego, to odpowiedź jest albo tak, albo nie, albo może, ale trochę trudno, ale trzeba jakieś warunki spełnić, ale to, ale tamto i tak dalej. Natomiast kiedy zaczniemy sobie to głębiej i głębiej i głębiej sięgać, do coraz głębszych pokładów dochodzić, to tak naprawdę w pewnym momencie zacznie się wyłaniać pewna perspektywa, pewien obraz całości, który nie jest widoczny, kiedy jesteśmy tylko na powierzchni. A do niczego nie musi prowadzić, nie musi się kończyć, ok? Od sympatii, zrozumienia, pomocy, przyjaźń nie ma kierunku, ma dawać radość z jej trwania, czyli jakby być i trwać, nie ma celu końcowego. Okej, w takim razie powiedzcie mi, co determinuje, że ludzie decydują się na przyjaźń, a nie na związek. Co determinuje to? Co jest tutaj takim decydującym punktem zapalnym, który ukierunkuje przyjaźń, relacje dwojga ludzi w przyjaźń, a nie w związek? No bo i związek, i przyjaźń, w ogóle relacja, zaczyna się od poznania drugiego człowieka, czyli spotykamy kogoś, zaczynamy z tą osobą rozmawiać i gdzieś coś zaklika. I teraz, co tak naprawdę prowadzi do tego, że decydujemy, że to będzie nasz przyjaciel albo przyjaciółka, a nie partner albo partnerka? Zaczyna się na poziomie energetycznym, dzięki niej wzrastamy, ok. Gdy poznajesz drugiego człowieka, nawet milczenie jest ważne od sytuacji, która jest nam dana. Prowadzi do siebie, daje szczerość bycia sobą, akceptację, wsparcie w chwilach radości i smutku. W związku też może być przyjaźń, brak pociągu fizycznego, wydaje mi się, ok. No to prowadzi, że związek już mam. Ok. Brak pociągu, chemii, ok. W związku też może być, a wręcz musi być przyjaźń. Brak chemii, dlatego jest przyjaźń, a nie związek. Czy na pewno jest to brak chemii, słuchajcie? Czy rzeczywiście to jest brak chemii? No bo coś musi zaiskrzyć, że chcemy z tą drugą osobą spędzać czas. Czy naprawdę to jest brak chemii? Czy też jest to jednostronny brak chemii? Strach przed utratą osoby. Okej, okay. O, to jest mocne, ciekawe bardzo. Bardzo ciekawe spojrzenie, Barbaro. Strach przed utratą osoby. Jakbyś mogła to rozwinąć, co ty masz na myśli, mówiąc, że strach przed utratą osoby? Czyli czy to jest tak, że decydujemy się na przyjaźń, bo nie chcemy stracić tej osoby, więc oferujemy jej przyjaźń, aby mieć ją blisko siebie? Czy to jest tak? Czy tak to rozumiesz? Mi zaschnie w gardle, więc muszę nalać sobie wodę. Jednostronny brak chemii też tak może być, jak mówisz, ok. Ale wtedy, jeśli jednostronny brak chemii, to znaczy, że trudno jest mówić o przyjaźni bez podtekstu seksualnego, prawda? Cześć Agnieszko, cześć kochana. Bo tu rozmawiamy jasno i konkretnie. Przyjaźń, gdzie absolutnie nie ma
żadnych myśli, podtekstów, chęci opartych o seksualność drugiej osoby, tak? Czyli czysta forma przyjaźni, taka jaka występuje, kiedy mężczyzna spotyka się z mężczyzną, heteroseksualny mężczyzna z heteroseksualnym mężczyzną i po prostu spotykają się, bo lubią spędzać ze sobą czas. Tak samo jak kobieta, która spotyka się z kobietą, bo lubi spędzać czas. Czyli o takiej czystej formie przyjaźni mówimy. Witaj, Gosiu. Ok? I pytanie w takim razie moje jest, jaka jest różnica wtedy między żoną i mężem, a przyjacielem, przyjaciółką? Czyli jaka jest różnica? Co decyduje, że ktoś staje się mężem albo żoną naszym, albo partnerem, partnerką, a nie przyjacielem, przyjaciółką? I w drugą stronę, co decyduje, że dana osoba zostaje przyjacielem, przyjaciółką, a nie mężem, żoną? Ok? Barbara pisze, czasami druga osoba boi się okazać przyjaźni albo została poraniona, że gdzieś w myślach boi się cokolwiek powiedzieć, żeby ta osoba nie odeszła. Ja właśnie przechodzę przez takie dni. Okej. Ale jest w takiej przyjaźni to, że ta osoba mi się podoba, pisze Magdo. Co to znaczy, że ci się podoba? Jeżeli mi się dana osoba podoba, to czy tam jest podtekst seksualny, czy tam jest, widzę seksualność tej osoby? Czy seksualność się wyłania, bo na przykład widzę, że jest atrakcyjna? Bo jeżeli dochodzi do przyjaźni między mężczyzną a mężczyzną i między kobietą a kobietą, którzy są heteroseksualni, to można powiedzieć, że ktoś jest atrakcyjny, ale nie powie mężczyzna do mężczyzny, wiesz, podobasz mi się. Można stwierdzić, że mam kumpla, który jest przystojny i który się podoba kobietom, ale osobiście mogę uznać, że jest atrakcyjny, tak jak widzę obraz, jakieś dzieło sztuki, które uznam, że jest fajne, ale nie będzie to z tego punktu patrzenia jako podobanie się, że ma jakieś cechy charakteru, które mi się podobają. Ok. Czyli, że po prostu lubisz tą osobę. Tak? Czy można by to nazwać lubieniem tej osoby, lubieniem jej aparycji, lubieniem jej sposobu bycia, stylu bycia? Dorota pisze, ja mam taki strach przed utratą w związku, w rodzinie, a w przyjaźni jest spokój. Mogę za 3-5 lat zobaczyć mego przyjaciela i będę się czuła, jakby to wczoraj widziała. Okej. Okej. Zosia, dopiero weszłam, więc nie wiem, czy czasem czegoś nie wcisnę, jak przysłowiowy Filip z Konopi, ale ja mam takich męskich przyjaciół, pisze. Miałam, bo w życiu moim dużo się zmieniło. Wyjazdy, zmiany, taka relacja była na początku. Były od początku postawione granice i jasność kontaktu. No właśnie, Zosiu. I witam cię serdecznie. A czy jest możliwa ta przyjaźń bez stawiania granic? Nie musimy mówić sobie o żadnych granicach, o żadnej jasności kontaktu, po prostu. Bo do siebie nie czujemy żadnego pociągu fizycznego. Brak pociągu seksualnego. Może też mi się podobać wizualnie, ale nie mam żadnego pociągu fizycznego. Okej, to chciałabym, żebyś to trochę rozróżniła, bo w moim patrzeniu, jeżeli ktoś mi się podoba, to jest pewien pociąg fizyczny, ale nie jest on na tyle mocny, żebym chciała coś z tą osobą zrobić, żebym chciała pójść z nią do łóżka na przykład, tak? Uznaję go za atrakcyjnego jako mężczyznę, ale nie tak bardzo, żeby iść o krok dalej, tak? Pociąg różni jedno od drugiego. Okej. Czyli między tym, że ktoś jest naszym przyjacielem, a ktoś jest naszym mężem, definitywnie rozdziela te dwie przestrzenie, pociąg fizyczny. Seksualność, czyli patrzymy na dwóch mężczyzn i na jednego z tych mężczyzn patrzymy pod kątem seksualnym i pociąga nas i fascynuje i mamy ochotę na to, żeby się z nim, do niego zbliżyć, a na drugiego mężczyznę absolutnie nie. Podoba nam się pod kątem tego, jakim jest człowiekiem,
ale nie wystarczy to do tego, żeby było coś więcej, tak? Czy dobrze rozumiem? Mam też mało przystojnych przyjaciół, ok? No dokładnie tak, widzę i uznaję za atrakcyjnego, ale tylko tyle, pisze Magda, ok? A zgadzam się z Tobą, bo jak troszkę Ci się podoba, to nie masz tak mocnego pociągu, pisze Agnieszka, ok? Dobrze. Tak, jeśli niczego nie czuje się do tej drugiej osoby, to można nie stawiać granic, tak jak mówisz, jeśli jest dobre połączenie mentalne. Okej. Okay. Okej, okay. To jakie potrzeby ten przyjaciel lub przyjaciółka ma zaspokoić? Jakie Twoje potrzeby ma zaspokoić? Co Tobie ma dać, czego nie może dać mąż albo żona? Jakie potrzeby? Jakie potrzeby ma zaspokoić dla mężczyzny kobieta przyjaciółka, dla kobiety mężczyzna przyjaciel, których nie jesteśmy w stanie otrzymać od naszego partnera, partnerki? Zależy od przyjaciela. Okej. Okay. Bardzo ładne wyminięcie tematu. Ominięcie szerokim łukiem, Agnieszko. Ale zanurzmy się głębiej, konkretnie. Konkretnie powiedz. Od którego przyjaciela i co zależy? Okej, okay, aż nam przerwało łącze. Ale już jestem. Więc jakie potrzeby? Potrzeby słuchania, zrozumienia, szczerej rozmowy. Ok. Pytanie brzmi, jakie potrzeby daje nam przyjaciel, przyjaciółka, których nie daje, jakie zaspokojenie jakich potrzeb, jeszcze raz, zaspokojenie jakich potrzeb daje nam przyjaciel, przyjaciółka, których nie otrzymamy od naszego męża, partnera lub żony, partnerki. Barbara pisze potrzebę słuchania, zrozumienia i szczerej rozmowy. Czyli ja to rozumiem, że od męża tego nie możemy otrzymać i wtedy szukamy tego u przyjaciela. Ja nie widzę połączenia. Przyjaciel nie musi zaspokajać niczego, czego mąż nie zaspokaja. Ok. To po co w takim razie jest przyjaciel, jeśli mamy męża? Jeżeli mamy wszystko od męża. To jest pytanie, Agnieszko, do Ciebie. Dorota, szczere rozmowy do kości, szczere, ok. Czy to znaczy, że od męża, że z mężem lub z żoną w przypadku mężczyzn nie mogą się odbyć takie rozmowy? Magda pisze, chodzi tylko o taką potrzebę niezamykania się w jednostronnym związku, czyli o niezamykanie się w symbiotycznym związku z mężczyzną, a wychodzenie też do innych i poznawanie innych. W jakim celu? To jest moje pytanie dodatkowe do tego komentarza, który Magdo tutaj piszesz. W jakim celu? Co to ma dać? Co ma Tobie to dać? Co ma Tobie to przynieść? Jaką korzyść, jaką potrzebę to zaspokaja? Co w Tobie gdzieś głęboko jest takiego, co potrzebuje spotykania z innymi mężczyznami, poznawania innych mężczyzn? Potrzeba doświadczenia siebie w interakcji z kimś innym. Dlaczego akurat w interakcji z mężczyznami? Czy mężczyzna, przyjaciel, czy kobieta, przyjaciel mogą zaspokoić te same potrzeby? A jednak jest różnica między mężczyzną, przyjacielem, a kobietą, przyjacielem. I tutaj jakby skupiamy się stricte na przyjaźni damsko-męskiej, czyli na razie kobiety zostawimy. Może innym razem zrobimy sobie live'a na temat przyjaźni kobieta-kobieta, mężczyzna-mężczyzna. Dzisiaj zajmujemy się tą mieszanką. Poznawanie siebie. Czy to oznacza, że w relacji z mężem albo partnerem nie możemy poznać siebie? I potrzebujemy do tego innego mężczyzna albo innej kobiety? Mężczyźni potrzebują innej kobiety niż partnerka, żona. A kobiety potrzebują innego mężczyzny niż mąż, partner.
Tak, bo dostanę szczery feedback bez strachu, bez litości. Ok. Nie słucham od początku, ale dla mnie nie ma różnicy. Taka sama przyjaźń dla obu płci. Ok. Mężczyzn niekoniecznie, mogą być też kobiety. Dobra. Ok, podsumujmy w takim razie, słuchajcie, bo te odpowiedzi już mniej więcej pokazują pewną płaszczyznę i chciałabym, żebyście powiedzieli mi, czy dobrze to rozumiem. Bo wygląda na to, że tak naprawdę wchodząc w jakąś relację z drugim człowiekiem, czyli ja kobieta wchodzę w relację z mężczyzną i tworzę z nim związek, w pewnym momencie dochodzę do wniosku, że potrzebuję mężczyzny przyjaciela, ponieważ nie jestem spełniona w tym związku, ten związek nie daje mi pełni tego, czego ja potrzebuję. I tak samo z mężczyznami, czyli mężczyzna wchodzi w relację z kobietą, tworzą związek i w pewnym momencie dociera do punktu takiego, że nie otrzymuje od tej kobiety, która jest jego partnerką bądź żoną, tego, czego potrzebuje, więc znajduje to u przyjaciółki, znajduje to u kobiety przyjaciółki. Czy dobrze to rozumiem? Czy tak to właśnie, podsumowując całą naszą dzisiejszą dyskusję, czy tak to właśnie w takim krótkim zebraniu całości do kupy wygląda? Bo nawiązywanie relacji z drugą osobą ma zawsze jakiś cel, zawsze ma nas do czegoś prowadzić. To nie jest tak, że my sobie nawiązujemy z kimś relacje, bo sobie nawiązujemy, bo tak to byśmy mogli sobie nawiązać z pierwszą, lepszą osobą. Nie. Zawsze jest jakiś cel, zawsze jest jakaś intencja. I ta intencja oczywiście nie zawsze jest widoczna i nie zawsze chcemy ją zobaczyć, natomiast ona zawsze jest, nawet jeżeli jest nieświadoma. I teraz, jeżeli tak to właśnie wygląda, że wybieramy kogoś na swojego partnera albo partnerkę życiowego i okazuje się, że ta osoba nie daje nam w pełni tego, czego potrzebujemy, to co to tak naprawdę znaczy? Gdybyśmy sięgnęli znacznie głębiej. Znacznie, znacznie głębiej. Czy to oznacza, że wybór, którego dokonaliśmy, był nie do końca trafiony? Czy też oznacza to, że poszukując kogoś, za szybko dokonaliśmy wyboru? Czy może oznacza to, że nierealne jest mieć wszystko w jednym? Co to tak naprawdę oznacza? Wiadomo, że jak się ma partnerkę, to ona ma być najbliższą osobą do kontaktu z nami, ok? Bo ja patrzę na to tak. Jeżeli wchodzę w jakąś relację i zaczynam lubić tą osobę, to poprzez lubienie jej zaczynam ją akceptować, taką jaką jest. I poprzez akceptację i lubienie chcę ją poznawać. Poznawać i poznawać i poznawać jest dla mnie fascynująca, interesująca. Im głębiej w to wchodzę, tym szybciej docieram w pewnym momencie do takiego punktu, kiedy decyduję, czy ta osoba jest osobą, z którą chcę dalej coś tworzyć, czy to jest osoba, która w pewnym momencie jakby coś zaczyna się nam rozjeżdżać i jednak nie. I teraz moment, w którym decyduję, że chcę dalej, bo bardziej mi się podoba i jeszcze bardziej zaczynamy wchodzić w związek i zaczynamy tworzyć relacje, to dla mnie ta osoba początkowo jest moim przyjacielem. I kiedy wyobrazimy sobie hipotetycznie idealny, perfekcyjny związek, który w ten sposób się zaczyna, czyli zaczyna się od poznania kogoś i lubienia, a poprzez lubienie akceptowanie drugiej strony taką, jaką jest. Bo w przyjaźni to trochę tak jest, że w przyjaźni mamy trochę bardziej miękkie granice i na więcej rzeczy przymykamy oko, dlatego że to jest przyjaźń, a nie związek. Z przyjacielem nie mieszkamy, z przyjaciółką nie mieszkamy. Widzimy się czasem. W
Więc pewne rzeczy jesteśmy w stanie zaakceptować, których nie chcemy zaakceptować w związku. Czyli jakbyśmy przyjrzeli się głębiej, to okazuje się, że ten związek ma dużo, dużo wyższe standardy i osoba w związku musi spełnić wyższe standardy, żeby być z nami w związku. Ale z drugiej strony, kiedy przyjrzymy się temu tak trochę, że tak powiem, od kuchni, to ja zadaję sobie takie pytanie, dlaczego nasz przyszły partner lub partnerka ma być pozbawiony przywilejów, które ma przyjaciel albo przyjaciółka? Dlaczego? Dlaczego chcemy im to zabrać? Dlaczego dajemy sobie w ogóle taką opcję, że jeżeli nam nie wyjdzie w 100% to, czego chcemy z tego związku, to zawsze mamy alternatywy i możemy sobie poszukać gdzieś u kogoś innego i dostać to, czego nam brakuje w związku. Czy to wtedy nie powoduje, że nasz wybór, którego dokonaliśmy, był zbyt szybki, nie do końca przemyślany, zrobiony w pośpiechu, gdzieś może nawet w jakimś lęku albo w poczuciu, że nierealne jest, aby w jednej osobie mieć wszystko, absolutnie wszystko? Bo gdy przyjrzymy się idealnym, perfekcyjnym, nawet jeżeli one są według Was nierealne związkom, to tam od tej przyjaźni powinno się zacząć. Ponieważ kiedy zaczyna się związek od przyjaźni i od lubienia, lubienie ma dużo szerszą perspektywę, jest dużo szerszym obszarem niż kochanie kogoś. Bo kiedy kogoś lubimy, to go po prostu lubimy i akceptujemy. I to, co kiedyś pamiętam, pewna osoba do mnie powiedziała do mnie, ja kocham moich rodziców, ale ich nie lubię. Czyli jakby kochanie wynika z innej płaszczyzny niż lubienie. Powiedzcie mi, jak to widzicie. Dorota pisze, no to życie jest pierwszą osobą, nie jest w stanie dać nam wszystkiego. Okej. Żaden z moich byłych nie był przyjacielem na początku. Okej. U Kamili odwrotnie. U Magdy też odwrotnie. U Jacka myślę, że to musi się zacząć od przyjaźni. Barbara też tak myślę. No właśnie, czy gdyby się zaczęło to od przyjaźni i ta przyjaźń byłaby naprawdę silna i mocna i pozwolilibyśmy sobie zaufać sobie nawzajem i obdarzać siebie takim zaufaniem, że po prostu byśmy mówili sobie wszystko, to czy byłby potem realny, fajny, cudowny, wspaniały związek? I dalej, co determinuje, że nagle z przyjaźni przekształca się to w związek i związek się rozpada, bo w związku zaczyna wyłazić na przykład i ludzie zaczynają wyciągać na wierzch jakieś rzeczy, które wypłynęły podczas przyjaźni. A ja sobie nie wyobrażam inaczej, żeby nie przyjaźnić się z partnerem, okej? Bo też z drugiej strony, jeżeli przyjaźnimy się z naszym partnerem lub partnerką, przyjaźnimy się tak naprawdę, to czy ta przyjaźń powoduje, że potrzebujemy wtedy jeszcze innej osoby tej samej płci, czyli ja przyjaźnię się ze swoim partnerem lub mężem i jesteśmy naprawdę osobami ze sobą zżytymi i możemy bardzo szczerze ze sobą rozmawiać, aż do bólu, tak jak piszecie. I nie ma żadnych tajemnic i on jest moim przyjacielem, przede wszystkim moim przyjacielem, a dopiero później partnerem. To czy ja mam w ogóle potrzebę szukania kogoś jeszcze dodatkowego? Czy wtedy jest w ogóle potrzeba szukać kogoś dodatkowego? Kamila pisze, u mnie to było tak, że wróciliśmy do etapu przyjaźni po związku, bo nam jednak lepiej to wychodzi, okej. Dobra. Więc moje jeszcze raz pytanie. Czy kiedy z przyjaźni tworzę związek i jest to silny, mocny, oparty na zaufaniu związek, czy ja potrzebuję szukać jeszcze dodatkowego przyjaciela?
Wydaje mi się, że jak masz się taką partnerkę, jak mówisz, to nie ma potrzeby szukania dodatkowych osób. Dominika, ja nie chcę mówić wszystkiego mojemu facetowi, bo to facet. A ja uwielbiam moje atomówki i chcę mieć przyjaciółki. Okej, okay, ale rozmawiamy tutaj nie o przyjaźni damsko-damskiej, tylko przyjaźni damsko-męskiej. I teraz też z drugiej strony, bo do czego zmierzam w tym live'ie? Do wyciągnięcia, po co tak naprawdę szukamy przyjaciół u płci przeciwnej. I czy przyjaźń między mężczyzną a kobietą jest realna, jeżeli mamy odsunąć absolutnie seksualność? Czyli czy jest realna przyjaźń, gdzie nie ma pociągu seksualnego, pociągu fizycznego, nawet w delikatnym zabarwieniu, nawet w zabarwieniu takim, że myślę sobie, że fajny z niego koleś. Do końca może nie chciałabym z nim nic zrobić, ale jest fajny i wiecie, jakby się tam kilka za dużo, mocno za dużo drinków wypiło, to może gdzieś przypadkiem jakieś muśnięcie by nastąpiło między nami, może by się potem to rozwinęło, ale niekoniecznie musiałoby to pójść dalej. O tym mówię, czyli taka przyjaźń, która jest absolutnie, gdzie jest absolutnie odseparowana seksualność dwóch płci. Czy to jest realne? Taki jest temat tego live'a. Ponieważ to, do czego ja doszłam, ja jakby w swoim życiu patrzyłam na to w ten sposób, że przyjaźń damsko-męska, owszem, nazywajmy to przyjaźnią damsko-męską, jeżeli chcemy to tak nazywać, ale rzeczywistość jest taka, że zawsze się ktoś komuś podoba, jednej osobie podoba się druga, może to iść dwutorowo, czyli nawzajem możemy się sobie podobać, albo może iść to tylko jednotorowo, czyli jednej stronie się podoba ta druga osoba, a tej drugiej stronie nie podoba się tamta osoba, ale nawzajem czerpią z tej relacji jakieś korzyści. I teraz, jakie korzyści czerpiemy z takiej specyficznej relacji, bo dla mnie jest ona specyficzna? Dlatego, że po pierwsze, jeżeli ja jestem w jakimś związku i wchodzę w relację z mężczyzną, który staje się moim przyjacielem, to co ja takiego robię dla partnera, z którym jestem? W jakiś sposób pozbawiam go przywilejów, które ma mój przyjaciel, tak? Z przyjacielem usiądę sobie na kawce, na piwku, spotkamy się na lunch i obsmaruję kogoś tam. Albo opowiem o rzeczach, o których nie będę opowiadać dla swojego partnera czy męża. Wyciągnę rzeczy na wierzch, których nie wyciągnę przed nikim. A on mi opowie o świecie męskim, o którym nie opowiada mi mój mąż. Więc jakie przywileje zabieram wtedy dla swojego partnera, partnerki? I dalej, w takim razie, dlaczego on jest moim partnerem lub partnerką, jeżeli ja mu to zabieram? Dlaczego? Po co ja w ogóle się na to zdecydowałam? Jeżeli zaczniemy sięgać głębiej, dlaczego się na to zdecydowałam? Bo albo po pierwsze, nie wierzyłam, że mogę mieć i przyjaciela, i męża lub partnera w jednym. Nie wierzyłam, że realne jest dzielenie się absolutnie wszystkim i podczas jakiejś kłótni nie wywalanie sobie nawzajem żalu, albo nie wyciąganie takiego, bym powiedziała, nie wbijanie noża w plecy, a bo ty mi powiedziałaś, że ty coś tam kiedyś, jak byłaś, nie wiem, 17-latką to zrobiłaś i teraz się kłócimy, więc ja ci to wszystko wywlokę, bo mi jako przyjacielowi to powiedziałaś, to ja ci mogę wszystko wywalać. Agnieszka pisze, ja nic nie zabierałam, wszyscy mieli porówno. Okej. Okej. Pytanie tylko, jak ci mężczyźni na to patrzyli, Agnieszko? Czy oni też tak na to patrzyli? To jest, oczywiście my możemy mówić tylko ze swojej perspektywy, ale chciałabym wam pokazać pewną rzecz, która przyszła właśnie w tej medytacji, a która mocno też w pewien sposób spowodowała, że ja przez dłuższy czas potrzebowałam sobie posiedzieć. I w tej medytacji przyszło coś takiego, że a kiedy mężczyzna szuka przyjaźni z kobietą, to tak naprawdę szuka brakującej cząstki matki w tej kobiecie. Że nie istnieje przyjaźń między kobietą a mężczyzną z wyłączeniem seksualności obu płci. I że nie po to kobieta została stworzona jako kobieta, by dawać mężczyźnie połowę siebie albo cząstkę siebie. Jednemu cząstkę siebie, a drugiemu drugą cząstkę siebie. Czyli przyjacielowi daje swoją szczerość, uwagę i tak dalej, a swojemu partnerowi daje swoją seksualność, bycie matką dla dzieci,
bycie partnerką, ale szczerości to już tak do końca nie daje. I w drugą stronę, mężczyzna nie po to został stworzony mężczyzną, żeby dawać kobiecie cząstkę siebie, czyli tej przyjaciółce, ja z nią pospędzam czas, ja się z nią pośmieję, ale ja już nie dam siebie jako mężczyzny w pełni. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś kiedyś w przestrzeni dzieciństwa relacja między mężczyzną a matką i między kobietą a ojcem została zaburzona, czyli relacja między dzieckiem a rodzicem została w jakiś sposób zaburzona i teraz wszystko to jest warunkowane i wybory nasze są warunkowane w relacjach, w związkach, tym, co się działo w dzieciństwie. Bo jeżeli ta relacja w dzieciństwie, matka, syn, córka, ojciec jest taka, jaka powinna być i dziecko dostaje 100% uwagi, bezwarunkową miłość i akceptację takim człowiekiem, jakim jest, jakim się urodziło, to ono wychodzi w pełni, ono wychodzi pełne z domu rodzinnego. I kiedy wychodzi pełne z domu rodzinnego, to wybiera na swoich partnerów lub partnerki najpierw osoby, które stają się przyjaciółmi, którym może w pełni zaufać, ponieważ tam nie ma krzywd, nie ma ran, tam nie ma bólu, nie ma lęku, że ja nie mogę powiedzieć wszystkiego, bo on mnie nie zaakceptuje, albo ona mnie nie zaakceptuje, albo potem wywleczę, kiedy będziemy się kłócić i ja będę żałować, że w ogóle coś takiego powiedziałem i pewnych rzeczy nie można mówić, bo ona to źle odbierze. Nie ma czegoś takiego, to nie istnieje. Więc teraz moje pytanie jeszcze raz. Po co w takim razie ta przyjaźń? I dlaczego w jakiś sposób dajemy siebie, kobieta mężczyźnie, mężczyzna kobiecie, część tylko siebie, bo nie dajemy w pełni. Bo gdybyśmy dawali w pełni, to nie byłoby potrzeby szukania dodatkowych substytutów, czyli uzupełnienia. Wtedy kobieta, mając męża, partnera, który jest również przyjacielem, ona jest pełna. Tam nie ma potrzeby nawiązywania relacji z innymi mężczyznami, bo po co? W jakim celu? Ona ma potrzebę oczywiście spotykania się z innymi kobietami, jak najbardziej, dlatego że to jest zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inna wymiana energetyczna. Ale tu w relacji z mężczyzną jest pełnia. I to samo, jeśli chodzi o mężczyznę z kobietą. Mężczyzna, który ma w kobiecie swoją przyjaciółkę i ona jest jego partnerką życiową i może jej zaufać i mogą rozmawiać naprawdę na każdy temat, to jeżeli on się czuje tak wspaniale i jeżeli razem wspólnie tworzą związek, to po co ma szukać dalej? Agnieszka pisze, ja się nie zgodzę z tematem. Okej? Okay? Powiedz, jak to z twojej strony wygląda, Agnieszko. Jestem otwarta na to, żeby posłuchać, jak to wygląda z waszej strony, ponieważ to, co powiedziałam, jest tym, co przyszło do mnie w medytacji. I jak, tak jak powiedziałam, ja potrzebowałam 3 tygodni, żeby to zebrać do kupy i wam przedstawić w formie live'u, ponieważ w pewien sposób również to wpłynęło na moje życie, ale kiedy zaczęłam zadawać sobie te pytania, które zadałam wam na samym początku i zaczęłam się zastanawiać, to doszłam do takiego punktu, że rzeczywiście my decydujemy się na przyjaźń, kobieta mając partnera z innym mężczyzną, dlatego że ten partner nie daje jej w pełni tego, czego ona potrzebuje. Moje przyjaźnie z facetami nie odbierają nic mojemu, a przyjacielowi mężowi. Okay? Więc ja się nie zgadzam, ale rozumiem, że ty możesz, że możesz tak czuć. Okay? Ale pisałaś, Agnieszko, że twój mąż nie był twoim przyjacielem na początku. Tak jak powiedziałam na samym początku tego live'a, chciałam, żebyście dali sobie taką przestrzeń spojrzenia na to z dystansem. Jak najbardziej szanuję wszystkich zdanie i nie jest to live po to, żeby was przekonywać. Jest to live po to, żeby wam pokazać
pewien aspekt, żebyście mogli po prostu przyjrzeć się temu. I jeśli się z tym nie zgadzacie, to jak najbardziej okej, to jest jak najbardziej w porządku. Chciałabym tylko, żebyście zadali sobie pytanie, jeżeli mam 100% od swojego partnera lub od swojej partnerki, czy dalej potrzebuję szukać tego u innych? I teraz dalej, jeżeli nie masz 100% od swojego partnera i partnerki, to raczej trudno będzie ci się w tym temacie wypowiedzieć, ponieważ nie masz w tym doświadczenia i nie wiesz. Sylwia, 100% prawdziwa teoria, mój partner nie da mi wszystkiego. A gdyby dał? A gdyby dał? Dorota, mój partner nie gra w Babingtona, a z przyjacielem możemy o tym cały dzień rozmawiać, plus rozumiemy się w innych obszarach. A gdybyś rozumiała się ze swoim partnerem, bo byłby to warunek dla ciebie w ogóle, żeby był on twoim partnerem? Czyli znowu cofamy się do punktu wyjścia, do punktu wyborów, podejmowanych decyzji, kiedy wchodzimy z kimś w relację. Kiedy wchodzę z kimś w relację, to co decyduje, że ja chcę być z tą osobą w relacji? Czyż jednym z punktów nie są wspólne zainteresowania? Czyż to, jak gdy zbierzemy wszystko do kupy, to czy nie stanie się tak, że ten nasz przyszły partner i ta nasza przyszła partnerka, że oni będą mieli te same zainteresowania co my, że będziemy mogli naprawdę z nimi porozmawiać o dokładnie rzeczach, które nas fascynują? Czy też poprzez wybór, którego dokonaliśmy, a był on na szybko, bo nie wiem, nie wierzyliśmy, że możliwe jest inaczej, bo baliśmy się samotności, cokolwiek. Przez ten wybór dokonaliśmy wyboru, jakiego dokonaliśmy, który nie jest do końca satysfakcjonujący, więc szukamy gdzie indziej. Czy tak? Czy przez to, że nie satysfakcjonuje nas do końca nasz partner? Nie w ogóle, tylko do końca nas nie satysfakcjonuje. Czyli relacja, w której jesteśmy, satysfakcjonuje nas w 70% albo w 60% albo w 80% i szukamy 20% dopełnienia. Czy gdyby nas satysfakcjonowała w 100%, czyli w momencie wyboru, warunkiem, żeby ktoś był naszym bliskim, żeby ktoś z nami tworzył związek, byłoby spełnienie pewnych rzeczy, czyli musimy się tym samym interesować, ja muszę się fantastycznie przy nim czuć, ja muszę ufać tej osobie, móc rozmawiać o wszystkim, śmiać się, żartować, ale też i pożalić, kiedy trzeba i nie zostanę oceniona. Jeżeli te wszystkie rzeczy zbiorę do kupy i mój partner przyszły będzie symbolizował to i będzie również moim przyjacielem, czyli poprzedzone zostanie to przyjaźnią, to czy wtedy będzie potrzeba szukania gdzie indziej? Bo tak jak ja widzę, to prawdopodobnie nie. Bo kiedy mamy to w jednej osobie, to nie szukamy tego dalej. Nie ma takiej potrzeby, dlatego że nie jesteśmy w stanie w 100% poznać kogoś. A połączenie przyjaźni i relacji powoduje niesamowicie zacieśniony związek, kiedy jedna osoba fascynuje nas, jest dla nas tajemnicą i chcemy ją zgłębiać. I nie do końca wydaje mi się, żebyśmy potrzebowali wtedy przeznaczać nasz czas na poznawanie jeszcze innej osoby, jeżeli tej nie poznaliśmy do końca. Jeżeli ona nas fascynuje, jeżeli nas fascynuje non-stop. To, co przyszło do mnie w medytacji, to informacja, że ludzie, którzy mają nieprzerobioną relację z rodzicem płci przeciwnej, są osobami, które wierzą w przyjaźń damsko-męską, szukają tych przyjaźni właśnie między innymi przez to, że wybory, których dokonują, to nie są wybory pełne. I wybory są determinowane przez inne czynniki. Najczęściej tymi czynnikami jest lęk, strach, pośpiech lub inne jakieś rzeczy.
Pozwolę mu być nieidealnym, jak i ja jestem, ok? Pisze Dorota. Ale to nikt inny nie byłby potrzebny, pisze Jacek. Kamila, ja też się zgodzę, że najpierw przyjaźń, potem patrzę, czy ten ktoś jest ok, na krok dalej. No właśnie, jeżeli byśmy poszli tym torem, czyli wybierali ludzi jako swoich przyszłych partnerów, zaczynając od przyjaźni, a nie zaczynając od związku, to ile związków, które na ten moment mamy za sobą albo których jesteśmy, w ogóle by nie miało racji bytu, bo jako przyjaciele ci ludzie by się nie sprawdzili. Tylko dlatego, gdy jest spełniony w pełni związek, to często przyjaźnie bledną, bo nie szuka się dalej, inwestujemy w tą osobę. No właśnie, pisze Jacek. Święta prawda, ciekawe i prawdopodobne. Tak jak jeszcze raz zaznaczę, słuchajcie, ten live nie ma na celu pokazania mojego stanowiska, bo to nie do końca było moje stanowisko. Ono może w jakiś sposób je dla siebie zaaplikowałam, kiedy posiedziałam z tym, ale ono nie było do końca moje, ponieważ automatycznie druzgocząco pokazywało, czego ja szukam i po co mi te przyjaźnie. I determinowało też moje wybory. Czyli jakby zmuszało do tego, aby zacząć dokonywać tych wyborów trochę z innego poziomu. Więc nie jest moim celem i moją intencją, żeby Was przekonywać do tego, o czym mówię, a jedynie, żeby Wam zaszczepić takie ziarenko ciekawości, zadanie sobie tych pytań na początku, które zadałam, bo one są bardzo ważne, dlatego że kiedy przejdziecie ten proces pytań, on pokaże, co tam tak naprawdę się kryje. Jeżeli wszedłeś czy weszłaś w trakcie tego live'u, to zachęcam Was do tego, żeby wrócić do początku i jeszcze raz odsłuchać tego, o czym mówię i pytań, które zadaję. Ok? Dorota, tak, prawdziwa przyjaźń nie potrzebuje być odkrywana, podtrzymywana ona jest. Jest akceptacja, jest wyłączeniem, jest radością, jest kochaniem mimo wad. Mhm. A tak, Darek, będzie to do odsłuchania, więc będziesz mógł sobie to odsłuchać. Druga część przekazu, którą dla Was mam, brzmiała, że moment, w którym ogarniemy relacje z naszym rodzicem, będzie momentem, kiedy spojrzymy na płeć przeciwną z innej przestrzeni. I zobaczymy, że osoba, która była naszym przyjacielem albo przyjaciółką, nie może być naszym przyjacielem albo przyjaciółką, ponieważ oferując jej tą rolę, zabieramy jej pełnię, którą możemy jej dać. Bo jego człowiek, jako kobieta, mężczyźnie, daje siebie jako kobietę w pełni. Dlaczego mam komuś dawać trochę tego, a tamtemu trochę tamtego? Jak ktoś chce, to niech przyjdzie i sobie weźmie ode mnie rozmowę i szczerość, a jak ktoś chce, to niech sobie przyjedzie i weźmie ode mnie relację opartą na seksie, związku, rodzicielstwie, macierzyństwie, tak? Ja sobie tak wydzielam, ustalam tu, tu i tu. Mam 5 opcji, 5 paluszków, kto ma ochotę, niech sobie wyciągnie ten, który chce, bo żaden nie jest wystarczający, żeby dostać 5. A co jeżeli zmienilibyśmy nasze podejście? Co jeżeli dalibyśmy sobie przestrzeń na to, aby przyjąć, że po ogarnięciu naszej relacji ja, rodzice, jestem w stanie znaleźć człowieka, któremu mogę dać te 5 jednej osobie i ona też mi da te 5 i pewnie wtedy już nie będę szukać nikogo więcej. Zostawiam Was, kochani, z tym tematem. Jeżeli macie dodatkowe przemyślenia, chcecie się podzielić tym, co się pojawiło po tym live'ie, to jestem bardzo ciekawa Waszego patrzenia na tą sprawę.
co się urodziło w waszych głowach, czy się zgadzacie z tym, czy się nie zgadzacie, jeśli się nie zgadzacie, dlaczego, jeśli się zgadzacie, też dlaczego. Czy coś to wam wniosło w życie, zmieniło, czy zmieniło wasze patrzenie, czy spowodowało, że będziecie gdzieś czegoś dalej gdzieś głębiej kopać, szukać, czy też zupełnie, pozostajecie w tym punkcie, który macie. Dziękuję wam jeszcze raz za to, że dzisiaj ze mną byliście. Życzę wam cudownego, wspaniałego wtorku i do zobaczenia wkrótce tutaj na grupie. Pa, pa!